Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal. Na początek mała synchronizacja, żebym nie musiał tego fragmentu szukać. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. No i dobra. Zacznijmy z planetą, jak to się nazywało? Ale ma po co powiedzieć? Bani Gemini. Więc o Bani Gemini. Gemini to oczywiście byli... O kurde! Więc tutaj jest taka trochę zagadki tutaj są. Publiczne, że tak powiem. Musimy coś tutaj naprawić, a... No, przez to musimy przez satelity prowadzić ten dziwny różowy promień. Co jest, szczerze powiedziawszy, fajne i powiem szczerze, że to jest jedna z takich moich ulubionych zagadek z całej tej gry. Śmiałbym nawet powiedzieć, że z całej serii. Więc oczywiście jest nam tutaj potrzebny reflektor, więc no niestety ludzie, ale jeżeli chcecie speedrunować Ratcheta i Clanka i myślicie, że jesteście cwaniakami, to niestety, ale reflektora nie da się pominąć, jeżeli chcecie to zadanie zrobić. Chociaż nie da się go pominąć. Dobra, myk. Ogólnie, jak widzicie, nie jest tutaj zbytnio, że tak powiem, dużo do gadania. Ale ogólnie planeta jest fajna, bo można sobie przynajmniej tak poskakać dla jaj. Jest tu gdzieś coś, co bym chciał bardzo wam pokazać, czyli jeden bardzo fajny skill point, którego naprawdę chciałbym wam pokazać, a nie wiem, czy mi się uda zbytnio. A nie, no spróbujmy. Raz już spróbowałem, teraz wystarczy jeszcze drugi. Nie. O. No, więc skill point polega na tym, że musimy się dostać na jeden z meteorytów. Get to the belt. Że po prostu no. I ogólnie jak jeszcze użyjemy tych butów przyspieszających, to... Także to jest wtedy zabawa. Chyba gdzie mam gdzieś teraz? Tam gdzieś. Więc chodźmy tam gdzieś. Gdzie jest fajnie, o. Tam gdzieś, gdzie jest fajnie. Powiedzmy, że to jest taka wersja, która mi bardzo pasuje. Ja się teraz na serio pytam, gdzie mam iść. Mam teraz taki... dosyć... no może niepoważny, ale no... O, tam mam iść. Tam jest promień, więc tam mam iść. No więc jak widzicie, nawet fajnie jest tak sobie lecieć. Poskakać sobie tutaj można na tej planecie. Szczerze? Gdyby nie te roboty... Tam sobie na takiej planecie zamieszkał. Mógłbym sobie... praktycznie od rana do wieczora bym skakał na tych platformach. Jak głupi. Ale przynajmniej byłbym z tego powodu zadowolony. Nie wiem, czy to moje tylko wrażenie, ale sądzę, że chyba w porcie na... porcie HD coś zmienili, że trochę za daleko skaczemy. Raczej trochę za wysoko. Dobra, i teraz tu jakoś trzeba doskoczyć. No założę się, że stąd. Innej opcji zbytnio nie ma. No i teraz musimy tutaj gdzieś strzelić, tu. O. I odblokowuje nam się teleport. A co ten teleport zrobił? To przekonacie się w następnym odcinku. Nie będę taki chamski. Gdzieś tu jeszcze jest śrubka. Tylko, że no niestety taki jest mały problem, że ja nie pamiętam, jak do niej dojść. A po drugie, szczerze powiedziawszy, mi się nie chce. Dobra, więc teraz jesteśmy na tej już, że tak powiem, prawdziwej planecie, gdzie nie ma zasad, nie. Zasady są, ale... chyba teraz będziemy plasma whip od tego wybywać.
Sądzę, że trochę bardziej mi się przyda, że właściwie. One więcej robią. Biorę strasznie niezdrową satysfakcję z tego, że zabijam roboty. Czy to czyni ze mnie wariata? Aż takiego wielkiego, bo no fakt, wariatem jestem, ale czy taki wielki, to bym nie powiedział. Czyli oczywiście wszystkich przeciwników rozwalamy turetem. Czyli odpowiednik polski dosłowa turet. Wieżyczka bojowa. Tą moją wieżyczką bojową wszystkich przeciwników rozwalamy. Żeby wylewelować ją. To szczerze powiedziawszy bardzo szybko się odbywa na tych wieżyczkach, bo one są OP. No i teraz to. O kurde, jeszcze nie trafiłem. Dał radę we trzy. A ty gościu. Jezu, już się bałem, że to coś we mnie będzie strzelało. Ja nie mogę. Normalnie zawał. Wyobraźcie sobie, że coś takiego was próbuje strzelić. No po prostu zawał na miejscu. No i teraz powinien być level up. Dziękuję bardzo. Level up teraz się powinna... Oczywiście. W ogóle to jest też fajne, że jeżeli nam się zewapuje broń, pójdzie o poziom wyżej, to dostajemy za darmo pełną amunicję. To jest fajne i nawet wynagradzające całe to czekanie na level up broni. I ogólnie cały czas ten miniaturę tak łatwo się leveluje. I rząd tutaj słowa angielskiego leveluje zamiast jakiegoś polskiego odpowiednika, po prostu tak się nauczyłem. Holy moly. Daj. Dziękuję. To jest taka trochę hamowa. Umrzyj. Dziękuję. Nie wiem, czy hamowa, ale coś na pewno to jest. Dobła. Tak zauważyłem, że z tym moim mikrofonem jest coś nie tak. Otóż, gdy zaczynam mówić, to jest wszystko fajnie, ale jak przez jakąś dłuższą chwilę nie mówię niczego, to nagle pojawia się taka dziwna, pusta fala. Że wtedy nie, że coś mówię, tylko że normalnie jak człowiek mówi, to Audacity to wykrywa, że nie wiem co powiedzieć, że robi falę, która jest wypełniona od środka. Natomiast gdy właśnie ja przestaję na jakiś dłuższy czas mówić, to to robi się coś, taka fala. I właśnie to jest dziwne, że ona się robi pusta od środka. Nie wiem skąd ta fala, ale no na pewno skąd. Dobra, oczywiście ja ich tutaj nawalam jak głupi. No, przynajmniej umarli szybko. Jego już sobie daruję. Mam go w pupę. Cover me! Man down! It's alright, skid, the fight's over. Yes! I mean, no. That blows, man. I would have been here sooner, but I encountered some heavy-duty resistance. Enemy troops? Well, not exactly. The drive-through at Galaxy Burger was wicked slow, and... Anyway, looks like that last moon is surrounded by an Omega-class disintegration field. Whatever's going on out there, it can't be good. If I had the right tools, I could hack into that generator and shut the field down. Hey, lucky for you dudes, I brought this. Stand back, bro. I'm like a trained professional and stuff. Don't try this at home. Oh, man, it's busted. Oh, wait, never mind. Incoming call from the Galactic Rangers.
Jackson is extremely, it's a, we're pretty much hosed, sir. Run for your lives! Ah! Sir, requesting immediate assistance! Whoa! I guess I'll be canceling that hoverboard trip to Blackwater City. The Rangers need our help. Let's go. I'll, like, catch up with you guys. I think this lock is gonna take a while. Okay, give us a call if anything comes up. Dobra, wiem, że Skid miał problem z dotarciem tutaj, bo zatrzymał się w takim naszym odpowiedniku McDonalda u nich, ewentualnie KFC. Zależy, co tam wolicie sobie. No i dlatego nie przyjechał. A teraz musimy pomóc galaktycznym... obronie galaktyki, coś jak u nas NATO w Europie. To jest... powiedzmy, że coś w tym stylu. Musimy uratować Blackwater City znowu, bo jak pamiętacie, jest to lokacja z Ratchet & Clank'a jedynki. Zaraz zauważycie coś świetnego dotyczące tej planety. Dobra, lecimy sobie stateczkiem. Blackwater City. No i dobra. Jadmy. No i katapulta oczywiście, kurde. I myk. Muzyka z Ratchet & Clank'a jedynki. Nostalgia. Kiedy to ja w ogóle zacząłem Ratchet & Clank'a jedynkę? Jakieś 2 miesiące po moim ukończeniu Raymana jedynki chyba. Więc... już rok prawie mam mój let's play z Ratchet & Clank'a? Wow, czuję się staro. Czuję się stary już. Nie no, to już jest hamowa. Tak trochę. Kurde, stary się czuję, już rok ma mój let's play. A tak naprawdę to... no serio, to szmat czasu, ludzie. Minął rok. Rok od tego, jak po raz pierwszy nagrałem dla was Ratchet & Clank'a jedynkę. To jest akurat wielkie osiągnięcie, że jednak przetrwałem wszystkie trudności i jednak teraz jestem tutaj z wami, a nie gdzieś w jakimś psychiatryku na leczeniu depresji czy czegoś. Więc to jest dla mnie wielki wyczyn. Mam nadzieję, że nadal będziecie mnie wspierać przez następne lata. I że mnie nie porzucicie tak po prostu. Chyba, że naprawdę jakieś świństwo zrobię. Ale miejmy nadzieję, że to się nie zdarzy. Łoszcie w mordę. Trochę niebezpiecznie, trochę lekkomyślnie. Lekkomyślnie trochę podeszłem do sytuacji. Ale w każdym bądź razie będzie... jeżeli ktoś nie był, nie oglądał wtedy, kiedy ja nagrywałem Ratchet & Clank'a jedynki, ale nie chcę się wracać do tamtych moich let's play, to oczywiście wystarczy poczekać, bo mam w planach zrobić Ratchet & Clank 1 Newborn. Prawdopodobnie będzie po Raymanie 2 Newborn, jak sądzę. Świetnie. To będzie trudne. Wow. Kurde, nie cierpię tego, że ja czasami się zapominam, że mam słuchawki na uszach i że mogę zrywać kabel. No, trust me. Zerwanie kabla nie jest niczym dobrym. Dobra. Tym razem trochę bardziej będę to przemyślał każdą moją akcję.
Na przykład to już chyba było dobrym posunięciem, że od razu nie wykrzaniłem wszystkich turetów na lewo i prawo. Dobra, praktycznie cała amunicja poszła się walić z turetów. Więc użyjmy sobie plazma whipa. Tak dla beki. Ja szczerze powiedziawszy nie cierpię plazma whipa na samym początku. To trzeba zaznaczyć, że nienawidzę tej broni na samym początku, bo strasznie zadaje mało obrażenia i dodatkowo ma też mało strasznie amunicji. Może jak się ją podupgrade'uje na pierwszym poziomie, to jest coś lepszego, ale... O kurde, kłaczek. Przepraszam. W każdym razie... No po prostu nie lubię tej broni. Ma mało amunicji, strasznie mało obrażeń zadaje i strasznie długo się ją leveluje. I ogólnie też ludzie, jako już mam to moje Wii, to parę gier sobie kupiłem. Takich internetowych, tylko jak to się nazywa? Cyfrowych, o! Cyfrowych i powiem wam szczerze, że jedna gra z Pokémonami, poza Zakumatykę, jeżeli wiecie o co mi chodzi, się spodobała i planuję z niej let's play. Gdyż strasznie mnie wciągnęła. Chyba wczoraj cały dzień na niej no-life'iłem. Wczoraj, czyli niedziela. 7, jeżeli chcecie być bardziej dokładni. 7 lutego. Dobra. Nice! 15 tysięcy. Zaraz będzie... Wow, zaraz będziemy mieli 100 tysięcy. Nice. Ogólnie to jest jedna z tych misji, z których musimy... nie zniszczyć, tylko jak to się mówi. Przejść wszystkie, żeby cokolwiek zrobić, żeby pójść dalej w fabułę. I ogólnie ja będę 100%ował te misje Galactic Rangersów. To nie zastanawiacie się czemu. Otóż temu, że są bardzo potrzebne rzeczy do zdobycia przez wykonywanie tych misji, które bardzo mi się przydadzą po to, by gra stała się dla mnie łatwiejsza. Więc będę robił misję Galactic Rangersów. Komuś się to nie podoba, to niech się to nie podoba. Komuś się to podoba, to niech się mu podoba. I nad tym pozostańmy. Przejdę się tutaj, bo zawsze jestem ciekawy, co tutaj jest. O, znamy już odpowiedź. Nic! I nie mówię tutaj z wkurzeniem, ja nie wkurzam się za poprzedni odcinek. Ale no, zadowolony też nie jestem, może tak powiem. Także już mamy level 3. Więc coraz lepiej. Znam, co oni teraz mają, to jest teraz jakieś działko mrożą czy coś? No nie wiem, ale w każdym razie chyba sądzę, że mini turety będą jedną z tych pierwszych broni, które wystuprocentuje w tym let's playu, czyli na level 5. Bo dalej się nie da bez challenge moda. No i 118 tysięcy ponad. Kontratak. Dobra, więc teraz musimy zadatkować bazę. Ale pamiętajcie. Znaczy nie pamiętajcie, bo to nie jest żadne rozwiązanie, ale wyższa przemoc rodzi większą przemoc. To po pierwsze, a po drugie najlepszym atakiem jest atak. Nie, najlepszą obroną jest atak. O, coś takiego było. Atak, ale żeby taki atak przeprowadzić, trzeba być po pierwsze sprytnym. Bo coś tam mi wychodzi. Więc zniszczymy im bazę bardzo szybko, odsunąć. Dobra. Jakie turety? Jakie... Ej.
Któryś z nich mówił, że o jakichś turetach. O co chodzi? Ja tu... Nie ma tu żadnych turetów. O co chodzi? Aj, nie wiem, czy... Nie wiem, czy ogólnie ci galaktyczni Avengersi mogą zginąć. A nie mogą chyba. Mają te obrażenia pokazane. Że dostają je. O tym chodzi. A nie, że zadają obrażenia. Ja już właściwie mam wylany na teraz na wszystko. Tak też zauważyłem, że spluwy dostają też expa tylko za to, że strzelają, że trafiają w przeciwnika, co jest trochę nie fair, szczerze powiedziawszy. Ja nie mogę... Ile już tych upgrade'ów na tego dostałem w tym odcinku? Ja nie mogę... Ja nawet nie pamiętam, jaki miałem stan zdrowia na początku. 2.32, więc jakieś już z 10 upgrade'ów na Anteha zdobyłem. Aha, wszyscy Galactic Rangersi nie żyją. Świetnie. Gravity Boots, no właśnie. Akurat w moim rozmiarze. Dobra, jeszcze zrobimy Annihilation Nation w tym odcinku i zakończymy sobie ten odcinek, gdyż mamy 22 minuty. Wow! Szybko ten czas leci. Mam nadzieję, że chociaż dzisiaj mi się uda to wysłać, bo w zeszłym tygodniu mi się nie udało, 2 tygodnie temu mi się nie udało, więc oby w tym tygodniu było co innego. Meet Courtney Cantwood. Dobra, innymi słowem, rozwalanka na każdym momencie. Ale przypominam z poprzedniego odcinka, że po prostu mamy się spotkać z Courtney Gears, żeby ustalić, czy ona jest spoufalona z doktorem Nefariusem, czy też nie. Dobra, ja oczywiście tutaj ich ignoruję prawie że kompletnie. Co używamy? Nitureta nie chcę mi się jeszcze powiedziawszy. Może trochę położyłem tego Plasma Wave, bo one tutaj... Bo to jest dużo przeciwników, oni nie mają dużo... O kuj się da. Dobra, zmieniam zdanie. Aha. Czyli miałem rację jednak. Ja nie wiem w ogóle, co ten ostatni A, mój, jest. Czy to jest tu, że gdzieś... Nie. Kurde, jak tam się dostać? Chyba na innym z challenge'y jest tu jakaś jeszcze dodatkowa platforma, bo nie sądzę, że tu by się dało jakkolwiek doskoczyć. Bez dodatkowej platformy. Dobra. Tutaj... Nie trafią w niego. No i przeszliśmy. 6000 śrubek. Mogło być lepiej. No i dobra, boss. Więc poczekajmy, aż on się troszeczkę zbliży. No właśnie, no i patrzcie, jak go jadą. Patrzcie, jak go robią po prostu. Ja nie mogę, ale go zrobili. Ladies and gentlemen, give a big hand for Ratchet and Clank. They'll take home a rare first edition Quark video comic. And here to present the grand prize, the incredible, incomparable, intalented Courtney Gears. If we play this right, she'll lead us right to Dr. Nefarious. Better let me do the talking. It is an honor for you to meet me. I mean, to meet you, Miss Gears. Hi. Hi. My, my. You're even more gorgeous in person than you are on the Hollow Agent, Clank.
I've got a few secrets of my own that might need your special investigation. I will report your concerns to the proper authorities. Oh, Agent Clank, you always know exactly what to say to a woman. You know, I'd do anything to play a part in one of your Hollow films. That could be arranged, Miss Gears, if you are willing to provide information on the whereabouts of Dr. Nefarious. Dr. Nefarious? You have been busy, haven't you? You just get me that part, and I'll tell you anything you want to know. Excellent. Meet me at Hollow Star Studios. Ta kasinka była bardziej zboczona niż jakiekolwiek moje zboczone żarty, jakie ja znam. Na serio. Mówię coś zboczenia niż ja mam sam w sobie. Ja nie mogę. Dobra, jeszcze nie idziemy do Holstar Studios, lecimy do Starship Phoenix, ponieważ Holstar Studios będziemy robić w przyszłym tygodniu, w następnym odcinku, już w ferie. Znaczy ja mam ferie, no wiem, że niektórzy już mieli, już są po feriach i musieli przyjść do szkoły. Ale ja na szczęście mam ferie przed sobą. więc cóż, no i będziecie mieli film od razu po szkole, jak przyjdziecie, no i będzie fajnie. A że będziecie w szkole, to już nie jest dostatecznie fajnie, no chyba, że ktoś się lubi uczyć, to wtedy jest fajnie, a jak nie, to nie. No właśnie. Zobaczmy, czy jest jakaś nowy armor. Bo wyjątkowo dzisiaj nie zaczęliśmy na Starship Phoenix. Nie ma. A jakaś nowa broń? Znaczy, jakaś... fajna broń. Spitting Hydra. Spitting Hydra jest dobre. Agents of Doom. Zastanowię się. Annihilator. Disc Blade Gun. Szczerze zastanawiałem się nad kupnem Annihilatora, więc może w przyszłym odcinku kupimy go, może nie. W każdym razie dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć. Pa, pa.